W bibliotece przy ulicy Mikołaja Zrińska czynna jest wystawa ozdób świątecznych. Ozdoby przygotowane zostały przez pensjonariuszy domu dziennego pobytu oraz czytelników biblioteki. Uroczystość otwarcia połączona była z występami uczniów szkoły podstawowej nr 5 oraz pensjonariuszy domu dziennego pobytu. Oprawę muzyczną zapewnił Karol Kosik. Wrzesień w koszendary niesie. Nam owoce, marzy wiele, grzyby, pichnące wrzosy, a w kieszeniach płaszcza chowa kropie chłodnej rosy. Tuż za wrześniem jego brak, to październik. Chryzantemy, astry mam, barwne kwiaty ludziom dam. Mokre, szare, gęste mgły razem ze mną będą szły. A to trzeci syn, listopad. Sprawdza, który list nie opadł. W mym plecaku noszę wiatr, po to by na drzewa spadł, by postrącał wszystkie liście, gdzie na ziemię oczywiście. Tworzy jesieni. Studnia jak słońce, tam główka sałaty, a w kącie ogórek wąsaty. Ogórek, ogórek, ogórek. Zielony ma garniturek i czapkę i sandały. Zielony, zielony jest cały. Czasami jesienią powrótku na rządce deszczowa pogoda przychodzi. Parasol ma w ręku bonetkę, ma skórki i deszczem podlewa ogórki. Ogórek, 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 zielony ma garniturek i czapkę i sandały. Zielony, zielony jest cały. I owoców. Choroba będzie cię omijać. Wszak wszyscy dobrze wiedzą, że owoce i warzywa to dla nas najlepsza witamina. Paja jarzębina, kwiatami pachnąca i mokra od deszczu. Modlitwa wigilijna Czesława Miłosza. Maryjo czysta, błogosław tej, co w miłosierdzie nie wierzy. Niech jasna twoja strudzona dłoń smutku jej wszystkie umierzy. Pod twoją ręką niechaj płacze lżej. Na wigilijny ześlij jej stół zielone drzewko magiczne. Niech, gdy go dotknie, słyszy gwar pszczół. Niech jabłka sypią się śliczne, a zamiast świec daj gwiazdę. Krzysztof Kamil Baczyński. Kolęda. Aniołowie, aniołowie biali, na coście tak u żłóbka czekali? Po coście tak skrzydełkami trzepocą składki śniegu rozsypali czarną nocą? Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić tym przeklętym, co krwią ręce zbrudzili? Czyście kwiaty srebrne liście posiali? Twoi i ten, który bez nadziei czeka, i ten rycerz w rozszarpanej zbroi, by jak człowiek szedł do człowieka, do Boga, aniołowie, aniołowie biali. Przyjście Mesjasza. Lud czekający na swego Mesjasza nie zwróci oczu na dziecinę małą i do biednego nie zajrzy poddasza. Mniema, że Zbawcę, którego czekało tyle pokoleń, ujrzy ziemia nasza od razu ziemska okrągłego chwału. Jak na wojsk czele niewiernych rozprasza, mniema, że wszystko będzie przed nim drżało. Że nawet głowy urgną
się książęce, zdając mu władzę nad światem, więc jeśli usłyszy, że narodził się w stajence i że mędrcowie dary mu przynieśli, pyta ze śmiechem, jak to? Mają swoją Wigilię w najkrótszy dzień Bożego roku, gdy błękitnieje śnieg o zmroku. W okiściach, jak olbrzymie lilie, białe smereczki, sosny i odły, zapartym tchem wsłuchane w ciszę, snują zadumy jakieś mnisze, rozpamiętując święte modły. Las niemy jest jak tajemnica, milczący jak oczekiwanie, bo coś się dzieje, coś się stanie, coś wyśni się, wyjawi lica. Chat izbą posłał las choinki, któż jemu w darze dziw przyniesie. Śnieg jeno spadł na drzewa w lesie, dłonią gałęzi w upominki. Las drży w napięciu i nadziei, niekiedy srebrne struną puchy i polatują jak snu duchy. Wtem bić przestało serce kniei, bo z pierwszą gwiazdą niebo rozłogów, a z gęstwiny, rozgarniając zieleń, wynurza głowę pyszny jeleń, świeczkami na rosochach rochów. Pierwszej gwiazdy los na pierwszych